Znajdujemy się w Świerżach Górnych, gdzie zlokalizowana jest największa w Polsce elektrownia opalana węglem kamiennym. Miejsce nie jest przypadkowe. Elektrownię Kozienice zdecydowano się zbudować właśnie tu, między innymi dlatego, że musi ona pobierać ogromną ilość wody do swojego otwartego systemu chłodzenia. Taką ilość mogą zapewnić w naszym kraju tylko największe rzeki, jak Wisła. 50 lat temu nie spodziewano się, jak katastrofalne skutki dla ichtiofauny przyniesie ten nieustannie spragniony moloch. Zainspirowani amerykańskimi badaniami polscy naukowcy przez 2 lata prowadzili tu badania, by oszacować liczbę ryb, które giną w elektrowni Kozienice. Wyniki analiz rzucają nowe światło na dotąd ignorowany w Polsce wpływ takich instalacji na przyrodę rzek. Obecny rok jest 3. rokiem badań, które prowadzimy tutaj w Kozienicach. I badania prowadzone są wielotorowo, można tak nazwać. Pierwsza rzecz to jest zbadanie aktualnego stanu ichtiofauny Wisły w tym rejonie, po to, żeby wiedzieć, jakie ryby tutaj bytują. Badania, które miały wykazać, ile i jakich ryb dostaje się do systemów chłodzących elektrownię Kozienice. Mówiąc ryby, my cały czas mamy na myśli, chciałem to podkreślić, te wszystkie formy bardzo wczesne, czyli ikra, larwy i wczesne formy narybkowe, czyli to są te najmniejsze formy, które potocznie nazywa się ichtioplanktonem, a oznacza to nie mniej, nie więcej to, że one w pewnym etapie swojego życia są swobodnie unoszone przez nurt rzeki. One są za słabe i za małe, żeby aktywnie pływać. I dlatego płynąc razem z nurtem wody, a taka migracja odbywa się tylko w nocy i oczywiście tylko w okresie tarła, i to jest mniej więcej od końca marca czy początku kwietnia gdzieś do początku lipca. Taki jest okres rozrodu ryb w większości gatunków w Wiśle. No i dlatego, że one właśnie płyną swobodnie z prądem wody i nie są, i są za małe i za słabe, żeby uciec, są po prostu biernie zasysane do tychże systemów chłodzących. Mówimy o 60, 200 czy choćby 500 milionach ryb, które zostały zasane i unicestwione w taki czy inny sposób. Bo oczywiście są tam jakieś kraty, są tam jakieś sita, co sprawia, że z tych ryb pozostaje miazga tylko. Bo tak jak profesor wspomniał, mówimy o stadiach rozwojowych, które mają 5 mm, 10 mm, 20 mm, to już są większe, nie? To są organizmy, które po złapaniu w tą siatkę planktonową, która ma oczko o wielkości 0,5 mm, jest wykonana z miękkiej tkaniny, one są w zasadzie martwe, ponieważ to są tak filigranowe organizmy. Najpierw są, na przykład giną na kratach, potem giną w filtrach tak zwanych bębnowych, ponieważ woda używana do chłodzenia no, musi być w miarę czysta, pozbawiona zawiesin oraz wszystkiego tego, co dryfuje wodą, czyli rośliny, resztki roślin, prawda, liście, papiery, gałęzie i tak dalej. To wszystko musi być odfiltrowane i razem w procesie oczyszczania tej wody, zanim dostanie się do pomp i tak dalej, no to te wszystkie organizmy razem z tą całą masą po prostu są mielone i wyrzucane. Te, które mimo wszystko przedostaną się do systemów chłodzących, no to giną z powodu gwałtownego zmiany ciśnienia, bo pompy muszą pumpować tą wodę, a na ostatni etap to jest szok termiczny, czyli gwałtowne podgrzanie wody o kilka czy kilkanaście stopni, co jest oczywiście zabójcze dla takich małych organizmów. W tym roku ukazał się raport zwieńczający dwie pierwsze części naszych badań. No, niezaprzeczalne jest to, że elektrownie dokładają do tej naturalnej śmiertelności swoją część dodatkową. No, elektrownie mają wieloraki wpływ na ichtiofaunę, czyli takie elektrownie, które charakteryzują się otwartym systemem chłodzenia.
To jest taki stary, nazwijmy to technologicznie przestarzały już system, który wymaga olbrzymich ilości wody. Elektrownia Kozienice może, nie mówię, że pobiera codziennie, ale może pobrać nawet do 100 metrów sześciennych na sekundę po to, żeby się chłodzić. W tej chwili w tym miejscu wodowskazy wskazują, że rzeką płynie około 250 metrów sześciennych na sekundę, co by oznaczało, że gdyby elektrownia pracowała pełną mocą i pobierała te 100 metrów sześciennych, czyli grubo ponad 1/3 rzeki wpływa do elektrowni. Są takie gatunki, które no wkładają, i to również w Wiśle, no one u nas także występują, choć w naszej strefie klimatycznej jest ich generalnie mniej, tych, które jakimś tam mniejsze lub większe, w mniejszym lub większym stopniu wykazują zachowania, które można by było nazwać opieką nad potomstwem, próbami zapewnienia im jakichś lepszych warunków. No ale one również są, również występują. No i wtedy w wypadku takich gatunków, które mają jakby mniejszą skalę tego rozrodu, no każda dodatkowa strata może być potencjalnie bardzo ważna. Poza tym no trzeba pamiętać, że nawet nieznaczna presja, ale stała, wywierana stale przez lata, przez dziesięciolecia, no jakby no, ten efekt się kumuluje, ponieważ część osobników, które mogłyby wejść do wieku dojrzałego, zasilić populację, stać się kolejną generacją, tego nie robi. Nie dostaje się do tej kolejnej generacji, bo jest usuwana przez tę konkretną presję. Naukowcy rozpoczęli drugą fazę badań, by ocenić, jaki wpływ na ryby ma również zrzut do Wisły gorącej wody użytej do chłodzenia elektrowni Kozienice. Naszym celem jest wykazanie, czy nowoczesnymi metodami statystycznymi i modelowaniem da się wykazać różnicę w składzie ichtiofauny powyżej elektrowni w Kozienicach i poniżej elektrowni w Kozienicach, ponieważ różnica może wynikać stąd, że do Wisły dostaje się olbrzymia ilość podgrzanej wody. Czyli temperatura wody w tej rzece jest zupełnie inna niż naturalnie, jaka temperatura w tej chwili występuje. Więc jeżeli tutaj dzisiaj mamy około 22 stopni, to temperatura po wyjściu z elektrowni może osiągnąć na przykład 35, czyli bardzo wysoka temperatura, która jest praktycznie letalna dla większości gatunków ryb występujących w Polsce. A jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że takich elektrowni jest kilka, no to jedna po drugiej powoduje, że termika rzeki jako takiej całej ulega dość poważnym zmianom, a to ma oczywiście wpływ na wszystkie organizmy, które w tej rzece żyją. Termika rzeki poniżej Kozienic to nadal nie koniec problemów dla ryb, bo na Wiśle przy elektrowni znajduje się tymczasowy próg spiętrzający wodę. Tymczasowy, mimo że stoi już tam od 2017 roku i będzie stał jeszcze długo. Bo choć od kilku lat spełnia swoją funkcję, to formalnie nie został oddany do użytkowania. Większość gatunków przy tym progu, przy tej konstrukcji takiej dość brutalnej, można powiedzieć prymitywnej, no będzie miała olbrzymie problemy z pokonaniem tego progu. Wszystkie ryby migrują. Praktycznie każdy gatunek w pewnym okresie swojego życia czy cyklu musi gdzieś popłynąć albo na wędrówkę rozrodczą, czy migracja pokarmowa, czy jakaś migracja sezonowa, czyli na zimowiska albo na żerowiska i tak dalej. I w tym momencie większość gatunków ryb nie jest w stanie pokonać tego progu, więc po prostu następuje fragmentacja populacji. Co jednak można zrobić, żeby uratować miliony ryb przed śmiercią? Sugerowaliśmy w naszym raporcie, że pierwszą podstawową rzeczą jest ograniczenie mocy, a przez to poboru wody w okresie wiosennym, wtedy kiedy trwa tarło ryb. W
wtedy, jeżeli zamiast iluś tam, powiedzmy, 60 kubików pobrać 30, wtedy straty się ograniczą o połowę, prawda? I oczywiście najlepiej byłoby te stare bloki wybudowane w latach 60., 70. wyłączyć, no bo w końcu, bo nie tylko jest kwestia ryb i rzeki, ale też jest kwestia zanieczyszczenia środowiska, emisją dwutlenku węgla, spalaniem węgla, więc tutaj to jest bardzo kompleksowa sytuacja. Więc najlepiej byłoby to oczywiście zamknąć, no ale trudno się spodziewać, że to nastąpi natychmiast. No, mamy wszyscy nadzieję, że w jakiejś tam perspektywie tak zwanego Zielonego Ładu to jest przewidziane. Jest też opcja, żeby zmienić system chłodzenia, czyli na ten mniej wodochłonny. Czyli, bo tu mamy, Państwo widzicie doskonały przykład, ten nowy blok 1000 MW, który, ta wielka grucha, taka, to jest chłodnia kominowa, ona produkuje 1000 MW, ten blok, ale pobiera mikroskopijne ilości wody, bo to wszystko się dzieje w obiegu zamkniętym. On zużywa stukrotnie mniej wody niż obieg otwarty, więc to jest oczywiście jakieś tam rozwiązanie. Nie wchodzę w kwestie spalania węgla i tak dalej, bo tam oczywiście idą olbrzymie ilości. Ale jeśli chodzi o pobór wody z Wisły, to jest rozwiązanie, ponieważ pobiera bardzo mało wody. To potrzeba kompleksowych rozwiązań, bardzo drogich, ale trzeba się kiedyś na to zdecydować, bo inaczej dłużej nie pociągniemy w tym systemie.